Mimo pesymistycznych zapowiedzi nie będzie w przyszłym roku podwyżki opłat za wodę i ścieki w Sieradzu oraz w gminie Sieradz. Zupełnie niespodziewanie przekazano tę informację 22 października na konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Sieradza. Zarówno prezydent Sieradza, jak i prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji są przekonani, że w przyszłym roku nie nastąpi spadek odbioru wody. Zwiększy się natomiast odbiór ścieków dzięki nowym przyłączom do zbudowanej niedawno w Sieradzu i okolicy blisko 170-kilometrowej sieci kanalizacyjnej. Tak, w 2013 roku będziemy mieć takie same stawki w Sieradzu za wodę i za ścieki jak w 2012. Nie ma podwyżki, no, zostały wdrożone specjalne działania, dzięki którym podwyżek nie ma. Zatem metr sześcienny wody będzie nadal kosztował niewiele ponad 3,5 zł. Zaś ścieki niespełna 9 zł. Po analizie przychodów i kosztów, które są konieczne do poniesienia w 2013 roku, koszty skorygowaliśmy o pewien wskaźnik jednak inflacji, bo niektóre ceny od nas nie zależą. I po dalszej analizie, to głównie w kierunku wydłużenia okresów użytkowania niektórych środków trwałych, w tym sieci kanalizacji sanitarnej, udało się utrzymać stawki na poziomie 2012 roku. Optymizm bierze się stąd, że sprzedaż wody może być większa dzięki otwartemu niedawno centrum dystrybucyjnemu Biedronki oraz budowniczym drogi S8. Ale także stąd, że w ostatnich miesiącach do nowej sieci kanalizacyjnej przyłącza się średnio po 75 gospodarstw, co w przyszłym roku ma sprawić, że takie podłączenia uzyska 3/4 z ponad 3600 gospodarstw bez kanalizacji. Mieszkańcy gminy Sieradz nie podzielają jednak tego optymizmu. Dlatego, że mieszkańców wsi Ruda nie stać na podłączenie, bo jest wszystko za drogo, renty są bardzo niskie i skąd wziąć na to? Ludzie mają tyle pieniędzy w urzędach, że nie wiedzą, co z nimi robić, a my musimy na czym oszczędzać? Na jedzeniu? Metr przyłącza do kanalizacji kosztuje 180 zł, czyli tyle, ile w 2009 roku. MPWiK w Sieradzu stosuje też dla przyłączających się zachęty finansowe. Na przykład obniżkę o połowę opłaty administracyjno-technicznej oraz kredyt z 40% dopłatą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Natomiast dla opieszałych, którzy nie będą mogli wylegitymować się potwierdzeniem opłaty za wywóz szamba, będą kary. Utrzymujemy ceny z 2009 roku, to znaczy średnio to jest około 180 zł za metr. Jeżeli to jednak liczyć, że to jest 2009, 10, 11, 12 i na 13 rok, no to jednak licząc ze wskaźnika inflacji, to proszę Państwa, jest dość sporo jednak w kieszeni zostaje. Zależy nam wszystkim i będą podejmowane działania również ze strony prezydenta miasta Sieradza, jak również wójta gminy Sieradz w kierunku jeszcze większego zmotywowania osób do podłączania się do kanalizacji sanitarnej. Niestety zarówno kary, jak i wspomniane zachęty mogą nie przynieść spodziewanych skutków, bowiem mieszkańcy mówią najczęściej, że ludzie... Bo nie mają pieniędzy, kryzys.